26 sierpnia uczczono pamięć strażaków, którzy polegli 32 lata temu podczas walki z ogniem w czasie wielkiego pożaru lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej. To był upalny dzień, 36 stopni Celsjusza. Wiał porwisty wiatr. Jakieś 2 kilometry za Kuźnią Raciborską pociąg jadący z Częstochowy przyhamował, a od metalowych kół posypały się iskry, które spadły na zarośnięty pas przeciwpożarowy. W wyniku tego zdarzenia doszło do katastrofalnego w skutkach pożaru lasu. Ze względu na silny wiatr ogień bardzo szybko wszedł w las. 26 sierpnia minęło 32 lata od tego wydarzenia. Strażacy, pamiętając o swoich kolegach, co roku w miejscu upamiętniającym ich śmierć składają wiązanki kwiatów, zapalają znicze i oddają im hołd. 32. rocznica pożaru, wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej, lasów państwowych, gdzie pochłonęło nie tylko prawie 10 tysięcy hektarów lasu, sprzętu, ale najważniejsze to, co jest życie ludzkie, dwóch naszych strażaków poległo. Młodszy kapitan Andrzej Kaczyna i druh Andrzej Malinowski niestety polegli tutaj w tym miejscu, akurat gdzie się spotykamy, będziemy czcić ich pamięć, składając znicze i będziemy składać symboliczne wiązanki. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie symboliczne. Myślę, że wspólnie tutaj z leśnikami jak najbardziej, ale też chciałbym powiedzieć, że dzisiaj, szczególnie w kontekście wczorajszego dnia, że ta służba jednak pomimo wszystko, pomimo rozwoju techniki, wyszkolenia, wiąże się z ponoszeniem największej ofiary, jaką jest życie ludzkie. I na tym się tutaj skupiamy. Jest to dzisiaj rzeczywiście taki bardzo smutny dzień. To, że rocznica 32, rocznica pożaru, ale przede wszystkim rocznica śmierci dwóch naszych kolegów, którzy w pierwszych godzinach tego pożaru tutaj w tym miejscu tragicznie zginęli, ponieśli śmierć. I w nawiązaniu do wczorajszych wydarzeń w Poznaniu jest to naprawdę bardzo przykre i smutne. Ten wczorajszy dzień w Poznaniu pokazuje, jak ciężko i jak nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. No właśnie, nigdy nie wiadomo. Jedziemy do zdarzenia, nigdy nie wiemy, co zostaniemy na miejscu, nigdy nie wiemy, jak ta sytuacja się rozwinie, co może przynieść dany dzień. I każdy z nas tak naprawdę nigdy nie wiedział, czy wróci z danej akcji, czy też nie będzie mu dane. To zawsze ważny moment, czas na refleksję, na wspomnienie, na pamiętanie o naszych bohaterach, ale także lekcja na przyszłość, z której wyciągnęliśmy wnioski i która dała wiele w zakresie poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych. Od tragicznych wydarzeń minęło 32 lata. Nie ma już śladów tamtej tragedii, mówi regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian. My jednak pamiętamy i chcemy pamiętać tamte czasy. Czcimy pamięć tych, którzy wówczas polegli. Bardzo cieszy to, że pomimo upływających lat, pomimo tego, że ten las wokół już wyrósł na tyle, że trudno dopatrywać się tu śladów tej tragedii, która się wydarzyła, a jednak pomimo upływu czasu spotykamy się tutaj co roku po to, żeby i te wydarzenia wspominać w chwili zadumy również i strażaków, którzy ponieśli największą cenę za próbę ratowania ludzkich lasów. Także to jest bardzo budujące, bo to ludzie, a nie miejsca budują pamięć. Hołd i cześć poległym 26 sierpnia 1992 roku strażakom młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i drucha Andrzeja Malinowskiego oddali też przedstawiciele władz. 32 lat pamiętamy o tych tragicznych wydarzeniach. Myślę, że wyraz przede wszystkim uznania, wielkiego szacunku dzisiaj do strażaków, do tego, co dzisiaj wykonują, ale również pamiętamy o tym właśnie, co miało miejsce tutaj w Lasach Ludzkich. Myślę, że warto wspominać. Za nami memoriał, który już odbył się w miniony weekend, ale również tu na miejscu chcemy właśnie poprzez zapalenie znicze, złożenie kwiatów wyrazić swoją wdzięczność i pokazać, że jako powiat pamiętamy. Na Placu Zwycięstwa cała społeczność strażaków tej gminy spotkała się. Za chwileczkę pochylimy wszyscy w zadumie głowy nad tym, co wydarzyło się 32 lata temu. To, co wydarzyło się 32 lata temu, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, buduje też etos strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie całej gminy. Stąd tak prężna działalność strażaków gminy Kuźnia Raciborska. Jest to w sercach, no i kształtuje, tak jak mówię, też codzienną służbę, pracę strażaków. Podczas wielkiego pożaru spłynęło 15 wozów gaśniczych i 26 motopomp. Rozgrzany popiół pogorzeliska zniszczył 70 km węży strażackich. Spłonęło ponad 9 tysięcy hektarów lasu. Nie doszło do zniszczeń zabudowań i zakładów produkcyjnych. Walka z pożarem trwała 5 dni, a cała akcja dogaszania pogorzeliska trwała do 14 września.